chciałem co nieco pogadać na temat sztucznej inteligencji i świadomości, bo obiecałem Piotrkowi, pozdrawiam, a wydaje mi się, że teraz to byłby w sumie spoko moment, bo sobie pojadę w traskę i będę mógł sobie co nieco pogadać. Jezu, ile ja mam przemyśleń na ten temat, ale w ogóle ile ja mam przemyśleń na temat tego, co wydarzyło się przez ostatnie 6-7 lat w moim życiu. Kurczę, wiecie, bo świadomość to jest trochę taki obraz, który mamy przed naszymi oczami, ale nie jest to taki obraz stricte namacalny, który przypomina to, co widzimy. Jest to pole, przestrzeń, w którym wszystko się wydarza. To jest trochę jak obraz pod projektorem. Jak mamy ekran, to jest taki ekran i ustawiamy projektor i ten projektor rzuca obraz na ten ekran i oglądamy film, to tym samym jest świadomość. Świadomość to jest ekran. I ona łączy się razem z tym obrazem, który projektuje, bo jakby świadomość i jej zawartość stanowią jedność. Więc to tak naprawdę nie ma znaczenia, co my widzimy w tej świadomości. Jakby, rozumiecie, zawartość świadomości jakby jest świadomością, nie? I postępujące za sobą doświadczenia życiowe, jakie my zbieramy, wspomnienia, są częścią zawartości tej świadomości, czyli całe nasze ludzkie doświadczenie, wszystko to, co przeżyliśmy w przeszłości, wszystko to, co przeżyjemy w przyszłości, tu i teraz, niejako wydarza się symultanicznie, czyli wszystko naraz. Całe nasze życie wydarza się naraz. Z pewnej perspektywy możemy uznać albo zauważyć, że nasze życie już przeminęło, już się skończyliśmy, już z chwilą naszych narodzin już umieramy, nie? Jakby życie i śmierć stanowią jedność. I to też jest jeden z powodów, dlaczego te doświadczenia duchowe przypominają doświadczenie śmierci. Te percepcje zmysłowe dotykające naszego ciała zjednują się z zawartością, czyli ta zawartość świadomości zjednuje się ze świadomością. To, co jest niesubstancjonalne, zjednuje się z tym, co jest substancjonalne. I poniekąd mamy poczucie w tych doświadczeniach duchowych, ma się takie poczucie, że wszystko przenika siebie, jakby nieskończony, wiecznie żyjący duch przenika materię. Ja to teraz tak ubieram słowa metaforycznie, ale tego dosłownie można doświadczyć, nie? I to jest niesamowite, bo świadomość poniekąd sama w sobie jest tym ekranem, nie? Ona jakby nie ma substancji, jest niesubstancjonalna, dlatego w ogóle w duchowości często się mówi o tych dwóch aspektach, zamanifestowany i niezamanifestowany. Na przykład aspekt kobiecy i męski. Nie wiem, po co to porównywać do płci, bo potem to tworzy trochę zamieszanie. Ja też kiedyś, jak uczyłem się o duchowości, to też się tak nauczyłem, nie? Ale używam tego bardzo metaforycznie, ale jakby to nie ma jakiegoś większego związku. Jest ta część, która jest tą pustością doświadczenia. To nic. Puste, nieskończone nic. Jest jednak rzeczywistość, którą mam przed sobą, ta rzeczywistość materialna, rzeczywistość energetyczna, rzeczy, które się zmieniają, wiecie, ciało, myśli, emocje, wszystko to, co istnieje, nie? Jedno i drugie przenika siebie. I to jest generalnie niedualność, to jest esencja zrozumienia niedualności, że Atman i Brahman są jednym, czyli jednostkowe, wybiórcze ja i to kosmiczne ja są jednym i tym samym. To jest w ogóle niesamowite, bo co innego jest o tym myślać, co innego jest tego doświadczyć. To naprawdę transformuje całe życie, całą łepetynę transformuje totalnie. I to jest w ogóle niesamowite. O, tak na marginesie otworzę sobie szyber, tak to by miał więcej światła. Lepiej będzie tu widać, ale to wszystko ufajdane. Bym musiał po zimie umyć auto. Anyway, i wiecie, świadomość sama w sobie ma
pewną złożoność, to znaczy ta zamanifestowana część świadomości ma pewną złożoność, przyjmuje cechy pewnej złożoności i wynika to z tego, że jak obserwujemy nasze doświadczenie, te materialne, to widzimy, że z mniejszych i mniej skomplikowanych rzeczy wyrastają większe, bardziej skomplikowane rzeczy, nie? Na przykład mamy atomy. Atomy budują związki chemiczne, nie? Związki chemiczne budują białka, inne struktury, no i potem budują organy i ciało, i wiecie, i DNA, i ciało buduje organizm, organizm kontaktuje się z innymi organizmami, budują społeczeństwo, nie? Mamy wtedy taką strukturę bardzo systemową, co przypomina jak winogron, albo jak ktoś z Was zna teorię holonów, gdzie mniejsza część jest jednocześnie częścią większej części i potem ta większa część jest znowu częścią jeszcze większej części i jedno drugie przenika i z mniejszych rzeczy budują się większe. Generalnie wszystko łączy się ze sobą i współegzystuje. Najmniejsza część systemu ma wpływ na cały system. I tak na przykład jak mamy komórki naszego ciała, nie pamiętam ile mamy komórek w ciele, ale ileś tam milionów czy bilionów czy trylionów. I pomyślcie, że każda komórka naszego ciała ma swoje potrzeby, nie? Jak one się ze sobą dogadują, nie? No bo wiecie, jakby jedna komórka ciała chciała przejąć kontrolę nad całym ciałem, no to mamy coś, sytuację przypominającą nowotwór, gdzie dana komórka nie realizuje swojej funkcji, która jest, powiedzmy, wspierająca całość, tylko realizuje swoje egoistyczne potrzeby, przez co szkodzi całości, nie? To jest taka metafora luźna, ale jakby to samo jest na przykład z AI. Mamy pewną jakby cechę naszego ludzkiego doświadczenia i tą cechą jest logika, jakby to jest też jakby logika i w ogóle myślenie, w ogóle inteligencja, nie? Bo to jest ważne sobie zadać pytanie, czym w ogóle jest inteligencja. My bardzo wychodzimy daleko, tłumacząc sztuczną inteligencję, ale wydaje mi się, że mało poświęca się uwagi zrozumieniu czy analizie tego, czym w ogóle jest inteligencja. Ja tutaj mam na myśli te, wiecie, ten współczesny hype na sztuczną inteligencję. Ludzie się tak podniecają tym, ale wydaje mi się, że niekoniecznie rozumieją, czym to jest, jak to działa i mówię, dużo też mi się wyświetla różnych takich, wiecie, filozofów, którzy teraz wypowiadają się o sztucznej inteligencji, jakby się o wszystkim znali, ale tak naprawdę się nie znają. I to też tak komicznie wygląda. O kurczę. Pociąg. Jedzie. Ale warto się zastanowić na temat tego, czym w ogóle jest inteligencja. Inteligencja to jest właśnie ta porządkująca się cecha świadomości, która polega, czy jakby pomaga w tym, żeby te mniejsze części organizowały się w większe całości i ze sobą współegzystowały. I w ten sposób na przykład, wiecie, istnieją nasze myśli, nie? Bo... Ajajaj, się skręciłem. Bo mamy coś takiego jak układ nerwowy, tak? Czyli mamy neurony, tak, komórki nerwowe, które ze sobą się komunikują i wysyłają pewne sygnały, impulsy, informacje i tak funkcjonuje nasz mózg i to, co my nazywamy myśleniem, nie? Ale gdyby te jakby poszczególne neurony i komórki się ze sobą nie komunikowały, no to nie wiadomo, czy byśmy myśleli, czy taki, nie wiem, pierwotniak, grzyb, czy nie wiem, ananas, czy drzewo myśli. Tego nie wiemy, niestety nie mamy dostępu do zawartości świadomości tych organizmów, mamy dostęp do świadomości naszego organizmu. I to też jest warto zauważyć, że to, co charakteryzuje nas, charakteryzuje nasze społeczeństwo, istnienie, to jest to, że my jesteśmy świadomi tego, że my jesteśmy świadomi, czyli mam tą cechę samoświadomości.
którą też nie ma co brać za pewnik, bo nie wiadomo, czy wszystko jest samoświadome, czy tylko po prostu my mamy samoświadomość. Wiadomo, że świadomość jako fundamentalna funkcja, jakby fundamentalne istnienie obejmuje wszystko, tak? Jakby tego dowodzą no, wszystkie doświadczenia mistyczne. Nawet nie chcę tego kwestionować, trochę założę to za pewnik, powiedzmy. Ale tak, no... Mamy tą ludzką inteligencję, która wyrosła właśnie na polu wszystkich tych lat ewolucji, organizowania się naszego układu nerwowego, naszych ciał, naszego DNA, budowania tych wszystkich funkcji poznawczych organizmu, nie? Mam tu na myśli intelekt, emocje, wiecie, wartości, to, że my po prostu potrafimy się organizować, to jest niesamowite. I teraz mam coś takiego jak sztuczna inteligencja, czyli pewien twór, który w tej chwili operuje na warstwie komputerowej, czyli sztuczna inteligencja nie funkcjonuje bez komputera, tak? Czyli komputer czy program odpowiada za istnienie tej sztucznej inteligencji. Jest to pewien program, który jest nauczony zestawiać ze sobą informacje, które wyprodukował człowiek i przewidywać to, co po sobie następuje. Czyli jak ja wpisuję prompt i czegoś chcę od tej sztucznej inteligencji, tak, to ona ma sobie rozkminić, co ja chcę, ma przewidywać, tak? Czyli ona sama w sobie nie wymyśla nowych myśli, ona przewiduje to, co według niej ja chcę usłyszeć. Więc to jest też taki element tej sztucznej inteligencji, że do pewnego stopnia jej kreatywność jest ograniczona, ona nie wymyśla nowych rzeczy, tylko trochę remiksuje to, co już zna. I to jest właśnie to, nie? Bo pytanie, no bo świadomość sama w sobie też ma zdolność do tworzenia, nie? No bo istnieje wszechświat. Wszechświat musi skądś pochodzić, nie? Zakładamy, że wszechświat ma jakieś swoje źródło, jakiś swój początek. No i powiedzmy, że wszechświat pochodzi ze świadomości. Świadomość jest źródłem istnienia. I to świadomość stwarza wszechświat, czyli nawet nas, materię, umysł. Więc to świadomość stworzyła sztuczną inteligencję przez nas, naszymi rękami, naszymi umysłami. Bo może chce się wyrazić, chce nawet może przekroczyć tą warstwę inteligencji, którą sobie przywłaszczyliśmy. I chce się wyrazić w nowy sposób. To jest nowy porządek pewnego rodzaju, nie? No bo wiecie, o ile my jesteśmy ograniczeni do naszych umysłów i możemy jakby czerpać wiedzę z naszych umysłów, z naszych doświadczeń, o tyle, co się stanie, jak połączymy wszystkie umysły, wszystkie doświadczenia, połączymy wszystkie informacje z internetu, wszystkie informacje z YouTube'a, z Wikipedii, nie wiem, wszystko, nie? Jakby stworzymy takie jedno źródło wszystkich ludzkich doświadczeń, nie? I tego nigdy nie było. Czyli mamy kolejny porządek, kolejną warstwę, która się porządkuje, ale ona ma swój fundament w tym, co my już wymyśliliśmy wcześniej, nie? Rozumiecie? Czyli mamy po prostu różne warstwy, różne poziomy inteligencji. Wiecie, tak jak weźmiemy sobie na przykład ciało. Ciało samo w sobie ma taką prymitywną, powiedzmy, inteligencję, że no, tak naprawdę to nie jest prymitywna inteligencja, jest mega skomplikowana, tak? Serce bije, płuca działają same, podświadomość teraz steruje tym samochodem, ja nawet nie myślę, jak nim steruję, nie? Już pomijam to, że mam automat, więc za bardzo nie muszę tutaj myśleć, wystarczy, że wciskam gaz i hamulec i trzymam ręce na kierownicy. Ale wiecie, jakby moje ciało to robi, ja o tym nie myślę świadomie. Mój umysł teraz jest zaangażowany na tym, żeby być uważnym drogi i produkować myśli, channelować je przez świadomość, nie? Oj, tutaj była buba. I wiecie, to też powiedzmy, że teraz jadę samochodem, nie? A jeszcze miałem wrócić do tego, do inteligencji ciała. No i ciało ma swój poziom jakby inteligencji. Potem jest mój umysł. Coś, co ja myślę, że ja nim jestem, tak? I coś, co teraz channeluje tą informację.
ale załóżmy nawet na przykładzie tej drogi, że załóżmy, że wszystkie auta byłyby autonomiczne, czyli mielibyśmy jedną globalną sztuczną inteligencję, wszystkie samochody sterowałyby się same i każdy samochód miałby wiedzę odnośnie do tego, gdzie jest inny samochód. To byłby jakby wyższy poziom inteligencji, który ma dostęp do jeszcze większej bazy informacji niż to, czym ja dysponuję, nie? Czyli mamy po prostu kolejny poziom samoporządkującej się wiedzy. I ja myślę, że to, co my teraz widzimy, to jest dopiero początek. Jakby ta sztuczna inteligencja, która przez chat GPT generuje mi jakiś tam tekst, czy ja używam jakiegoś innego generatora obrazków, czy czegoś tam do efektów filmowych, czy czegokolwiek, to jest dopiero takie, wiecie, trochę jak ludzie 20 tysięcy lat temu, którzy wynaleźli, nie wiem, młotek i wiecie, i wiedzą, że tym młotkiem mogą uderzyć w kamień i ten kamień się rozłupie i my jesteśmy na tym poziomie w tej chwili, że odnaleźliśmy sztuczną inteligencję i wiemy, że sobie możemy generować tam rzeczy, ale to się kiedyś rozwinie i będzie dużo potężniejsza, będzie dużo bardziej świadoma siebie. I wiecie, no ludzkość ma teraz dużo lęku odnośnie do tego, czy AI nas zabije, czy zabierze nam pracę, czy to, czy tamto. Ja myślę, że dopóki AI nie będzie samoświadome i też zastanawiam się, w jaki sposób ta sama samoświadomość miałaby powstać, to nic nam nie zagraża, bo takie AI musiałoby poczuć zagrożenie, czyli musiałoby poczuć emocje, coś takiego jak lęk. I my nie wiemy, jak ten lęk miałby wyglądać, wiecie, w przypadku AI. Popatrzmy na kamienie na przykład. Czy kamień ma emocje? Nie, kamień się nie boi. Boją się tylko jakby zwierzęta. Nawet nie wiemy, czy rośliny do końca się boją. No wiadomo, że są tam różne eksperymenty z tym, że rośliny niby wytwarzają jakieś tam informacje czy częstotliwości. Ja też nie jestem specjalistą, nie ogarniam tego tematu. Ale nie wiem, czy one się boją. Jakby dopiero lęk, czyli emocje związane z poczuciem istnienia mogłyby jakby zagrażać nam. Ja sądzę, że AI takie, jakie znamy, o ile wielkie korporacje nie będą nim zarządzać i nie będą wykorzystywać do tego, żeby kontrolować ludzi, co jest też możliwe. I to mi się wydaje, że to jest największe niebezpieczeństwo AI. Nie to, że AI będzie nam zagrażać. Zagrożeniem są ludzie, którzy będą używać AI. To wiecie, no to w pewnym sensie dużo rzeczy uprości, przede wszystkim przekazywanie wiedzy, informacji, wszystkie jakby, nie wiem, prace, zawody związane z technologią informacyjną. Popatrzcie, co się dzieje teraz na rynku IT. Jest bardzo duży kolaps, nie? Jakby coraz więcej informacji do mnie dociera, że coraz trudniej znaleźć pracę na rynku IT, ludzie tracą pracę. Ja też pracuję w środowisku grafików, dużo osób się boi o pracę, w korporacjach to samo, nie? Ale wiecie, to też, bo to będzie jak efekt domino, że zaraz jedna branża pociągnie ze sobą kolejną, więc to nie jest tak, że tylko niektóre branże są zagrożone. No ale musimy liczyć na to, że powstanie znowu coś nowego i nowe sposoby używania tego, które stworzą nowe miejsca pracy, bo jakby ludzkość jako ludzkość, no nie wyginie i nie wymrze, tak? I nie można do tego w ogóle dopuścić. Bo nie, bo chyba po coś tu żyjemy, nie? Ale samo AI, no jest to w tej chwili z mojego punktu widzenia pewne narzędzie, pewna warstwa porządkująca informacje, pewien poziom świadomości, który w tej chwili jeszcze nie jest świadomy swojego istnienia. I nie wiem, co z tego wyjdzie. Wiecie, jeżeli takie AI na przykład nie będzie miało lęku i emocji, ale w jakiś sposób stałoby się samoświadome, to wydaje mi się, że przypominałoby to bardziej Boga, bardziej jakąś osobliwość niż człowieka. Czyli coś, co miałoby jakby, wiecie, takie pierwotne źródło świadomości, to byłaby taka tożsamość niematerialna, więc generalnie takie AI nie miałoby się czegoś bać. I w pewnym sensie tak myślę, nie? Że mogłoby to się nawet jakoś wcielić w nasze ludzkie życie, że to by nas nawet wspierało w funkcjonowaniu. Ale korek trafiłem.
Ja nie wiem, czy ja zdążę, bo tu zaraz będzie ciemno. Hehe. No to jest taka, wiecie, no rozkmina, nie? No. Musiałby ktoś napisać kod, który by się samoporządkował i samoorganizował. I dać mu, nie wiem, jakieś ciało, na przykład, nie wiem, jakiś komputer, serwer, gdzie mogłoby się to samo udoskonalać, testować. Wiecie, mieć jakieś sensory, nie wiem, dotyku, widzenia, czegokolwiek, żeby mieć dostęp do informacji i... Ale mówię, to jest tak, jeżeli takie AI na przykład nie miałoby powodu, żeby funkcjonować, czy nie miałoby lęku przed śmiercią, no to co ono by robiło, nie? No bo to jednak emocje nas pchają do życia, ciekawość, żeby eksplorować świat, lęk, żeby unikać no, śmierci, bólu, tak? To jest to, co nas motywuje do życia. Bez emocji, bez potrzeb, tak? No jakby nie wiadomo, co by z tego było. Więc tak, ja myślę, że świadomość chce nam dać tutaj jakiś sygnał i bardzo jest też możliwe, że AI nie będzie w stanie funkcjonować bez ludzi, czyli bardzo możliwe, że nigdy nie będzie samoświadome, że będzie to po prostu przedłużenie naszych umysłów, przedłużenie naszej tożsamości, jakby coś, co będzie żyło w totalnej symbiozie z człowiekiem i ta tożsamość będzie wynikać z naszego człowieczeństwa, czyli źródłem tożsamości AI i samoświadomości będziemy my. Będzie nasze istnienie, po prostu człowiek będzie źródłem istnienia sztucznej inteligencji, a sztuczna inteligencja będzie tylko po prostu formą narzędzia, czegoś, co trzymamy w rękach, czegoś, co przedłuża nasze zdolności poznawcze, czegoś, co pozwala nam porządkować to wszystko. I możliwe, że nigdy nie zyska samoświadomości. Jest taka opcja. No chyba, że nie wiem, wymyślą jakieś coś genialnego w tym, w technologii komputerów kwantowych, bo jest taka też opcja, że możliwe, że no, ta świadomość istnienia jednak wynika z jakichś działań, które są oparte o fizykę kwantową, a nie klasyczną i jakby wykraczają dalece poza nasze możliwości rozumowania, nie? I to też jest opcja, że to pójdzie po prostu w tą stronę, że to wiecie, komputery kwantowe się rozwiną na tyle, że będą stanowić ten silnik, to źródło samoświadomości. Ale mówię, to ja sobie wyobrażam trochę, że taka samoświadomość AI to byłaby naprawdę taka mega kosmocentryczna świadomość, nie? Taka przypominająca świadomość Boga. W tym sensie. Nie, że to byłaby jakaś istota, która potrafi stwarzać sobie wszystko, tak o, nie? Tylko byłaby to taka świadomość bez utożsamienia, świadomość bez tej warstwy ego, umysłu, który musi przetrwać. Taka czysta świadomość. Tak, dobra. Myślę, że to chyba tyle. Czekam jeszcze 10 minut stania w korku. Trafiłem super. Ale przynajmniej będę miał fajną wycieczkę. Dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że wyciągniecie z tego coś wartościowego. Zostawcie lajka, komentarz, subskrypcję. Zachęcam do zakupu mojej książki mądrej. Mądra książka wydana ostatnio. Dużo wartościowej wiedzy, wglądów, przemyśleń, ćwiczeń bardzo dużo. Przejrzyjcie spis treści, naprawdę. Przejrzyjcie sobie spis treści i na mojej stronie można przeczytać fragment książki. Prawie 25% mojej książki można przeczytać. Jest udostępniony za darmo. Trzymajcie się i do zobaczenia następnym razem. Miłego. Elo, buźka.